Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić pisankę karczochową. Do jej wykonania potrzebuję pisankę styropianową, wstążki o szerokości 2,5 cm, nożyczki, szpilki i linijkę. Najpierw z tasiemki ucinam paski długości 5 cm. Moja pisanka będzie dwukolorowa, dlatego potrzebuję około 25 pasków z każdego koloru, czyli razem 50. Następnie na czubku jajka za pomocą szpilek przypinam kawałek tasiemki. Składam tasiemkę w trójkąt i przypinam ją dwiema szpilkami. Naprzeciw niej przypinam drugi trójkąt, a po bokach kolejne dwa. Teraz zmieniam kolor wstążki i robię kolejny rząd. Trójkąty przypinam pomiędzy trójkątami z poprzedniego rzędu. Znowu zmieniam kolor tasiemki i przypinam kolejny rząd pomiędzy trójkątami z poprzedniego rzędu. W ten sposób przypinam kolejne rzędy trójkątów. Na koniec przypinam pasek, który zamaskuje szpilki z ostatniego rzędu. Przypinam go szpilkami od spodu, tak by nie były widoczne. I gotowe! Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam po kolejne wielkanocne inspiracje. Pa, pa!